kilka dni temu zmarł Piotr Gessler, były mąż Magdy Gessler i ojciec Lary. Restaurator unikał rozgłosu, ale co jakiś czas gościł na Instagramie córki. Nic dziwnego, jak sama przyznała w pożegnalnym wpisie na Instagramie, był jej najlepszym przyjacielem i najwyższą instancją we wszystkich dylematach. Lara przerywa ciszę po śmierci ojca. Przeżywa trudne chwile, ale ma wsparcie po śmierci ojca. Lara Gessler odcięła się od mediów społecznościowych, aby w spokoju przeżyć żałobę i pożegnać jedną z najważniejszych osób w jej życiu. W poniedziałek przerwała jednak ciszę, aby podziękować fanom za wsparcie. Przy okazji córka Magdy Gessler pokazała kilka kadrów z rodzinnego albumu, na których jest razem z ojcem. Jedna z fotografii pochodzi z 1995 roku i została wykonana przy okazji otwarcia lokalu Słodki Słony. Zdjęcia zobaczycie w galerii nad tekstem. Przypomnijmy, że wcześniej Piotra Gesslera pożegnał również Tadeusz Gessler, któremu restaurator przez wiele lat zastępował ojca. Mężczyzna w trudnych chwilach wspiera Larę. Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był drugim mężem Magdy Gessler, którego poznała, gdy wróciła do Polski z Madrytu. Restaurator wcześniej był związany z Martą Gessler, która również jest restauratorką.